te panie do naszej rodziny, bo to jest naprawdę rodzina. Według mitologii greckiej Amazonki były plemieniem walecznych kobiet pochodzących od boga wojny Aresa i nimfy Harmonii. Z pewnością te cechy waleczności odziedziczyły dzisiejsze Amazonki, a dziś potocznie Amazonkami określa się właśnie kobiety zmagające się z rakiem piersi. My życzymy wszystkiego, co najlepsze chodzieckim Amazonkom i nie tylko oczywiście, ale przede wszystkim zdrowia. Spotkania organizowane przez nauczycieli historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Hipolita Cegielskiego mają już swoją bogatą tradycję. Tym razem tym wyjątkowym gościem był dr Marek Rezler, który przybliżył wszystkim uczniom Zespołu Szkół tematy związane z pracą organiczną. W ostatni poniedziałek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Hipolita Cegielskiego w Chodzieży odbywało się kolejne spotkanie poświęcone wydarzeniom historycznym. Tym razem głównym tematem spotkania z uczniami właśnie Zespołu Szkół w Chodzieży była praca organiczna na ziemiach polskich. Mowa oczywiście o latach 1815-1905. Praca organiczna, jeden z podstawowych postulatów pozytywizmu, wzywający do podjęcia przez wszystkie warstwy społeczeństwa solidarnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym przede wszystkim rozwoju handlu i przemysłu, oraz na rzecz umocnienia wewnętrznych więzi między poszczególnymi jego członami. Idea pracy organicznej wiązała się z przekonaniem, iż społeczeństwo jest swego rodzaju organizmem, który może funkcjonować sprawnie tylko wtedy, gdy zdrowe i silne są jego poszczególne organy. Między innymi o idei pozytywizmu wyrażanej w ten sposób mówił wyjątkowy gość. Organizatorzy tych spotkań poświęconych wydarzeniom historycznym zawsze zapraszają wyjątkowe postacie. Co najważniejsze, to z pewnością fakt, że olbrzymim zainteresowaniem cieszą się właśnie te spotkania organizowane głównie przez nauczycieli historii właśnie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Tak też było i tym razem, przypomnijmy tylko, w ostatni poniedziałek. Panie profesor, kolejne wyjątkowe spotkanie poświęcone tematom związanym z historią. Pani jest inicjatorką tego przedsięwzięcia również. Kto tym razem? W tym razem mamy spotkanie i wykład na temat pracy organicznej. W zasadzie cały rok ten był pod wyzwaniem pracy organicznej. Nasi uczniowie brali udział w konkursach. Nawet jedna z uczennic zajęła jedno z czołowych miejsc w województwie wielkopolskim. No i z okazji tej zaprosiliśmy pana doktora Marka Rezlera, który napisał zresztą o naszym patronie Hipolicie Cegielskim pracę, bardzo zresztą obszerną i ciekawą. I dzisiaj wygłosił tutaj wykład dla młodzieży. Panie doktorze, mieliśmy niebywały zaszczyt i przyjemność przez moment wysłuchiwać pana wykładu. Obserwujemy, że młodzież jest zainteresowana tematem, którego dotyczy wykład prowadzony przez pana dzisiaj. To chyba sukces, prawda? Nie, jest to zjawisko, które dla mnie nie stanowi żadnej nowości, bo wielokrotnie już występuję w różnym środowisku, przed różnym audytorium. W przypadku młodzieży jest to środowisko bardzo sympatyczne, bardzo wdzięczne. No, tematyka jest o tyle istotna, że praca organiczna w tej chwili akurat w realiach obecnej tak zwanej polityki historycznej nie jest najwyżej ceniona. W związku z tym trzeba tą specyfikę wielkopolską, Wielkopolska droga do niepodległości przypominać, trzeba ją akcentować, trzeba z niej zrobić główny kierunek działalności naszego kraju, bo w ciągu ostatnich 200 lat nastąpiło swoiste skrzywienie świadomości społeczeństwa, przekonanie, że czas normalny to jest czas wojny, szarpaniny, nieustannych utarczek, konfliktów. Czas normalny to jest czas budowania, właśnie czas pracy organicznej, ten czas, który właśnie w tej chwili nastąpi i który jest potrzebny. Dosłownie przed momentem na korytarzu słyszeliśmy w kulisowych rozmowach uczestników dzisiejszego spotkania, że sposób, w jaki pan przedstawia te tematy, sprawia, że są one niezwykle ciekawe i nabierają zupełnie innej mocy. Cieszę się, bardzo mi miło, tak się staram. Jeden z kierunków mojej działalności polega między innymi właśnie na popularyzacji wiedzy o przeszłości, przekazywania ustaleń naukowców, badaczy, specjalistów do tych ludzi, którzy nie są w stanie do materiałów tych dotrzeć. No, wiadomo, że najtrudniej trudne, skomplikowane sprawy przedstawiać w sposób prosty, jasny, zrozumiały dla każdego. W jakim stopniu mi się to udaje, nie wiem, ale dziękuję za miłe słowa. Panie doktorze, w takim razie możemy być spokojni o to, że chodziecki zespół szkół ponadgimnazjalnych odwiedzi pan ponownie. Jestem do państwa dyspozycji. Decyzja tylko należy do państwa, a mnie będzie bardzo miło.
Te spotkania dochodzą do skutku dzięki prężnie działającej bibliotece w tej szkole, ale przede wszystkim nauczycielom. Proszę powiedzieć, kto będzie kolejnym gościem? Znaczy, ja jeszcze chciałam tutaj wyjaśnić, że ostatnio ten temat pracy organicznej jest bardzo aktualny, bo chociażby na ostatnich łanach Głosu Wielkopolskiego pani Anna Wolf-Pawęska z Instytutu Zachodniego właśnie rozpisywała się na temat pracy organicznej w Wielkopolsce. No i jak gdyby chciała takie przesłanie na dzień dzisiejszy, co mogą nas ci organicznicy nauczyć, nas współczesnych. Także ten problem pracy organicznej, jak gdyby tutaj nas w Wielkopolsce cały czas dotyczy. A co będzie następne? No w zasadzie tematy rodzą się i teraz jest taki czas poświęcony między innymi i pracy organicznej, i rocznicy hymnu naszego, więc tych tematów w sumie jest wiele z Wielkopolski tutaj, które możemy przedstawiać młodzieży i przybliżać. Okazuje się, że Chodzież może poszczycić się również wybitnymi postaciami z tamtego okresu. O tym rozmawialiśmy z panią Marią Demeser. Chcieliśmy podkreślić w naszych działaniach, że te wszystkie wielkie czyny dokonywały się nie tylko w Poznaniu, ale także tu w naszej małej ojczyźnie, w Chodzieży. Jedna z prezentacji przygotowana przez uczniów poświęcona jest księdzu Ignacemu Czechowskiemu, człowiekowi, o którym już tutaj było w Chodzieży głośno, jest ulica jego imienia, o czym wszyscy wiemy, ale chcieliśmy pokazać, jak wielkim humanistą i jak wielkim człowiekiem był ksiądz Czechowski. I to chyba jest właśnie istotne, pokazywanie, że te wszystkie rzeczy działy się także tu u nas. Wśród tych wyjątkowych gości zapraszanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży były m.in. również przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. My z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie w Zespole Szkół. Jesteśmy przekonani, że kolejne będzie równie ciekawe i pasjonujące. Z pewnością najważniejszy jest fakt, że wysoką ocenę te spotkania uzyskują od samych uczestników. Turnieje prewencyjne organizowane w powiecie chodzieskim to również doskonały sposób nie tylko na wspólną rywalizację, ale i doskonałą zabawę. W miniony piątek, 1 czerwca na stadionie Chodzieskiej Polonii odbywał się ten piknik już po raz 10. 1 czerwca na stadionie Chodzieskiej Polonii odbywał się już 8. powiatowy turniej wiedzy prewencyjnej. Był to 8. turniej prewencyjny, ale 10. już w historii. Dwa pierwsze turnieje były to turnieje rejonowe. Główny cel organizacji tego przedsięwzięcia to popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o policji. Ten cel udaje się realizować. Tym razem głównym organizatorem tego sportowego przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży oraz Urząd Miasta. Dokładnie rok temu głównym organizatorem obok chodzieskiej komendy było Starostwo Powiatowe, a w poprzednich latach poszczególne gminy powiatu chodzieskiego. Dodajmy tylko, że turnieje prewencyjne odbywały się już w większości właśnie gmin powiatu chodzieskiego. Organizatorzy co roku organizują dla wszystkich uczestników atrakcyjne nagrody. Ten turniej właśnie w całym regionie jest znany z tego, że pierwsza drużyna z turnieju wyjeżdża nawet nowymi rowerami. Po kilkugodzinnych zmaganiach, a atrakcji nie brakowało, były strzały z wiatrówki, nie brakowało również jazdy po torze przeszkód rowerem. Oczywiście w całą rywalizację rozpoczyna specjalnie przygotowana część pisemna. Tą część przygotowują również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Po kilkugodzinnych zmaganiach miejsce pierwsze i awans do kolejnego turnieju wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży, która zdobyła łącznie 162 punkty. Miejsce drugie Szkoła Podstawowa z Budzynia i punktów 157 i miejsce trzecie Szkoła Podstawowa ze Stróżewa punktów 149. Łącznie startowało w tym turnieju aż 12 szkół podstawowych z całego powiatu chodzieskiego. Wśród gimnazjalistów miejsce pierwsze wywalczyła drużyna z Szamocina przed Margoninem i Lipią Górą. Reprezentacji gimnazjów było 7, a to już z pewnością znany wszystkim Państwu, a na pewno najmłodszym Pyrek, który towarzyszy już od wielu lat właśnie turniejom prewencyjnym organizowanym w powiecie chodzieskim.
Impreza ta jest chyba najbardziej prestiżową imprezą prewencyjną organizowaną przez Komendę Policji w Chodzieży. Nie brakuje oczywiście licznych występów. Obecne są również przedstawiciele różnych służb. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, pokazy specjalne przygotowała również policja, a w rolę VIP-a wcielił się tym razem Piotr Witkowski, na co dzień zastępca burmistrza Chodzieży. Imprezie nie było końca, wszyscy bawili się znakomicie, a sami organizatorzy podkreślają, że turnieje prewencyjne, które organizują w powiecie chodzieskim, to przede wszystkim doskonała majówka i sposób na ciekawe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. A to już pokazy policyjne, które co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród najmłodszych. Tym razem było bardzo podobnie. Już bezpiecznie pod okiem policjantów z placu boju odjeżdża Piotr Witkowski, a to już terroryści i próba przechwycenia samochodu. Tym pokazom nie było końca. My polecamy wprawdzie do kolejnego turnieju prewencyjnego 12 miesięcy, ale warto to zobaczyć. Najmłodsi sportowcy powiatu chodzieskiego, rywalizujący w ramach uczniowskiego klubu sportowego z Chodzieży, odnoszą coraz więcej sukcesów. W minionym tygodniu spotkaliśmy się z wiceprezesem chodzieskiego UKS-u Wiesławem Bidzińskim i trenerem pływaków Piotrem Kruszką. Wiesław Bidziński, wiceprezes chodzieskiego UKS-u. Dzień dobry, panie Wiesławie. Witam pana redaktora. Okazało się, że UKS chodzieskie to nie tylko sekcja judo, ale również sekcja pływacka. Najmłodsi na basenie radzą sobie znakomicie, czego świadkami byliśmy przed kilkoma dniami. Tak, w sobotę 26 maja odbyły się po raz już trzeci zawody Międzymiastowej Ligi Pływackiej. Tak, wielokrotnie już o tym mówiłem, jest to wspólna inicjatywa trenerów z Wałcza, z Piły, z Chodzieży oraz z Obornik i Kozich Głów. Startowało ponad 100 zawodników. No, Chodzież wypada bardzo dobrze, myślę, pomimo że mieliśmy dosyć dużo przerwy w tym roku szkolnym, także związane to było z remontem basenu. Zdobyliśmy, jeżeli chodzi o sztafety, pierwsze miejsce dziewcząt i drugie miejsce chłopców i tym samym wywalczyliśmy ufundowane przez burmistrza miasta Chodzieży puchary i zostały one w Chodzieży. Chyba nie jest sukces ten sportowy, jest to najważniejsze, ale doskonała zabawa, to się udaje osiągnąć z najmłodszymi, prawda? Tak, jest to wspaniała zabawa, jednocześnie promocja miasta. Tutaj tą drogą chciałbym podziękować także władzom miasta, które po raz kolejny, można powiedzieć, sprawdziły się, ponieważ wsparły to nasze przedsięwzięcie i finansowo, i także zaszczyciły obecnością w postaci czy w osobach pana burmistrza miasta Chodzieży Jacka Gursza oraz pana dyrektora MOSiR-u Janusza Smaruja. Jest z nami Piotr Kruszka. Piotr, to ty się na co dzień zajmujesz tą sekcją pływacką. Liga Międzymiastowa wróciła do Chodzieży po kilku latach. No, mieliśmy przerwę w tej chwili spowodowaną zamknięciem basenu na prawie 10 miesięcy, ale postaraliśmy się na koniec sezonu przygotować zawody, które są kontynuacją tego, co już od 3 lat jest na terenie powiatu chodzieskiego i w połączeniu z naszymi kolegami z innych miast. Także zawody, które w tej chwili się odbyły, są jakby zwieńczeniem właśnie tego całorocznego cyklu pływania. Myślę, że w przyszłym roku, kiedy już basen będzie już cały rok otwarty, będziemy mogli wrócić do tego, że pływają co 2 miesiące ci młodzi pływacy, że sprawdzają się co jakiś czas cyklicznie, będą mogli sprawdzić to, co nauczą się przez cały rok na basenie. No właśnie, także o te imprezy pływackie możemy być spokojni. Panie prezesie, wróćmy na chwilę do judoków, bo oni kolejną imprezę zakończyli olbrzymimi sukcesami. Tak, judocy wypadają, można powiedzieć, bardzo dobrze na matach, nie tylko w kraju, także za granicą. Ostatnie osiągnięcia takie wybitne to w Pile zdobycie dobrych miejsc, a za kilka dni, czyli 1 czerwca ruszamy do Berlina na międzynarodowe zawody w dzielnicy Berlina Tegel. Myślę, że tam też przywieziemy coś i osiągnięcia będą niemałe. Co jeszcze planujecie z sekcją judo w tym roku? Na pewno impreza w październiku, prawda? Myślimy o tej imprezie, myślimy także o zaproszeniu nie tylko niemieckich kolegów, ale także z innych krajów i z Austrii i także z tutaj ze wschodnich, można powiedzieć, obszarów Europy. Myślę, że będzie to w październiku, na chwilę obecną takie plany są. Planujemy także wyjechać na kilkanaście jeszcze imprez krajowych, ale to wszystko raczej już po wakacjach. W czasie wakacji planowaliśmy zorganizowanie w Stroniu Śląskim obozu sportowego,
zdrowego nie tylko dla judoków, ale także dla pływaków. Niestety za mało osób zgłosiło się na ten obóz i zrezygnowaliśmy, ale jeszcze jest szansa dla sportowców wyjazdu do Rudna, może mniej atrakcyjna, ale także przygoda i atrakcja czeka na tych zawodników w Rudnie w sierpniu tego roku. Gdzie mogą zgłaszać się najmłodsi pływacy, osoby, które chcą pływać, chcą wspólnie konkurować? Wiem, że pewnie wakacje jakby utrudniają te treningi, ale po wakacjach ruszacie ponownie. Tak, zawsze w wakacje mamy przerwę. Od połowy czerwca do połowy września jest przerwa w zajęciach, ale od połowy września mogą dzieci się zgłaszać na nasze zajęcia. Wszystkie te, które już trochę umieją pływać, a chcą doskonalić swoje umiejętności, te, które już nauczyły się wcześniej pływać, a chciałyby pływać sportowo, sprawdzić swoje umiejętności, oraz także te, które chcą nauczyć się pływać, a dla których pływanie jest taką sportem, który jest dla nich na pierwszym miejscu. Dziękuję Wam dzisiaj za rozmowę i czekamy na kolejne doniesienia, nie tylko z mat, ale i basenów. Dziękujemy. Dziękujemy. W związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka 1 czerwca w wielu gminach powiatu chodzieskiego odbywały się festyny właśnie z tej okazji. Jednym z najbardziej widowiskowych był już po raz drugi organizowany festyn archeologiczny w Żoniu. Nad jeziorem Wrzoniu zorganizowany został już po raz kolejny wielki archeologiczny festyn z okazji 1 czerwca, czyli oczywiście Dnia Dziecka. Tradycyjnie, jak to w mieście i gminie Margonin bywa, impreza należała do niezwykle udanych, a nad jezioro w Wrzoniu przybyło kilkuset uczestników. Nad wszystkim czuwał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie Wojciech Burzyński. Nie brakowało wielu, wielu atrakcji, nie tylko dla najmłodszych, ale i osób dorosłych, które również odwiedziły to miejsce w ostatnią niedzielę. Jak podkreśla sam dyrektor Domu Kultury w Margoninie, Wojciech Burzyński, z pewnością nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby nie praca wielu ludzi. Ten cel udało się zrealizować również dzięki pomocy Chodzieckiego Domu Kultury, a to przedsięwzięcie ma szansę zostać najbardziej prestiżowym festynem z okazji Dnia Dziecka w powiecie chodzieskim. Impreza ta się rozwija. Podczas ostatniego festynu obecny w wyjątkowym stroju był również starosta chodzieski Mirosław Juraszek. Ja przede wszystkim dziękuję rodzicom i opiekunom tej wspaniałej czwórki i za chwileczkę będziecie wybierać, przebierać. Panie starosto, pan musi teraz coś miłego tym dzieciom powiedzieć, a pan wie najlepiej, jak to się robi, a ja idę szukać nagród. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście przygotowani do dzisiejszego spotkania właśnie w taki sposób, w strojach historycznych. Chyba nie ma nic fajniejszego niż poznawanie swojej przeszłości, korzeni, skąd człowiek pochodzi, co robili dziadowie, co robili starsi, zanim myśmy się znaleźli w tym miejscu. Pielęgnowanie historii ma to w sobie, że w jakiś sposób się z miejscem pobytu naszego utożsamiamy, budzi się w nas coś w rodzaju takiej miłości, tęsknoty do tego miejsca, chęci dalszego poznawania. Jest to taki lokalny, dobry, fajny patriotyzm. Na tych wszystkich, którzy na Was patrzą tutaj, zwróćcie jeszcze uwagę, pewnie z małą zazdrością się przyglądają, że nie pomyśleli o tym, że na ten pomysł nie wpadli wcześniej. Ja jestem przekonany, że przed tym namiotem za rok nie będzie tu miejsca, bo tak przebranych i przygotowanych do historycznego zdarzenia tutaj w Żoniu będzie na pewno 3 albo 5 razy tyle młodych rycerzy i panien dworskich. Wszystkie te stroje, które widzicie, które nosimy, to zasługa tych pań. Zrobiły to za fliko po nocach, bo mają swoją pracę. Serdecznie Wam za tą przyjemność dziękujemy, którą dostarczyliśmy Wam przez całe długie noce. Miłe Panie, wielkie, wielkie, naprawdę wielkie dzięki. Organizatorzy festynu w Wrzoniu zadbali o to, aby każdy, kto odwiedzi to miejsce w niedzielę, znalazł coś dla siebie. A to już najmłodsi podczas jednego z najważniejszych zadań. Przygotowywane są czółna, które potem próbowane były na wodzie. Oczywiście proces ten był bardzo czasochłonny, ale w rezultacie końcowym wypadało to nie najgorzej. A to jedno z miejsc, które cieszyło się chyba największym zainteresowaniem. Margoniński Polski Związek Wędkarski
przygotował specjalne stoisko, gdzie wędzone były świeżo co złowione dopiero ryby. To kolejna atrakcja, a mianowicie wspinaczka. Każdy, kto miał tylko trochę odwagi, mógł spróbować. Specjalne tańce, pochodnie, tego naprawdę podczas ostatniego weekendu w Żoniu nie brakowało. Jak podkreślają organizatorzy, z roku na rok tych atrakcji będzie coraz więcej. Tego dnia w Żoniu spróbować można było również wikliniarstwa. Szybki kurs sprawiał, że z pewnością nie jedna osoba jeszcze do tego zajęcia wróci. Oczywiście próbowali przede wszystkim najmłodsi. Każdy, kto miał tylko trochę odwagi, mógł zostać również zakuty w dyby. Tam śmiałków nie brakowało, a kat miał pełne ręce roboty. W tej konkurencji startowali również najmłodsi, którzy chętnie korzystali ze wszelkich form i atrakcji, które przygotowali organizatorzy. Trudno wyobrazić sobie festyn archeologiczny bez szkolenia z zakresu garncarstwa. To w Żoniu było również. A my dosłownie na kilka chwil zatrzymaliśmy podczas festynu w Żoniu głównego organizatora. Niezastąpiony kasztelan dzisiaj Wojciech Burzyński. Panie Wojtku, udało się, no rewelacja w Żoniu. Ja wiem, czy rewelacja, gdyby nie te smutne takie chwile dwa dni temu, byłoby to jeszcze raz tak dobrze. Plany pokrzyżowane, zdjęliśmy kilkanaście punktów, które nosiły jakiekolwiek znamiona niebezpieczeństwa czy możliwości okaleczenia się. To wszystko zostało zdjęte właśnie na skutek tego wypadku. Po prostu trzeba być przewidującym jednak, ze stratą dla całego widowiska, wiemy o tym. Chociażby nawet te poszukiwania archeologiczne, naczynia są, wszystko. Ale przy pierwszej próbie jeden drugiemu nasypał piasku w oczy i trzeba było przestać, mama z pretensjami i w ogóle. A w ogóle myślę, że generalnie się udało, chociaż oczekiwania ludzi były zupełnie inne. Większość myślała, że to jest taki współczesny festyn, mnóstwo stoisk spożywczych, najlepiej jakby za darmo, no to nie bardzo idzie. W każdym razie ponad 100 ludzi pracujących dzisiaj, nieopłacanych, absolutny wolontariat. To chyba, ja nie wiem, czy w powiecie znajdziemy drugą taką grupę ludzi, którzy od kopania, od wbijania, od szycia, od łowienia, od przygotowania tego wszystkiego, trudno by to było wymieniać. No chwała wielka dzięki tym ludziom, cokolwiek można było zrobić. Właśnie, festyn archeologiczny odbywa się w Żoniu, ale na ten sukces pracował cały sztab ludzi. Mimo lokalizacji w gminie Margonin jest tu również Chodziecki Dom Kultury i chyba wszyscy z całego powiatu. To nie tylko Chodziecki Dom Kultury, bo przyjechali ludzie odpowiedzialni za ochronę zabytków. Jest między innymi pan Roman Chwaliszewski, pani Mirosława Dernoga, jest pan doktor Jarosław Rola, są nauczyciele chyba większości naszych uczelni, mniejszych, większych z chodzieży. Jedni podglądać, drudzy zawierają już tutaj pewne układy na przyszłość, zobowiązania co do uczestnictwa w tym. I taki to miało mieć cel, żeby w przyszłym roku było to jeszcze lepiej, jeszcze więcej ludzi zaangażowanych, może więcej młodzieży, stąd takie rozrywanie się nasze, wszędzie właściwie trzeba być, a to jest już niepotrzebna szarpanina. Panie Wojtku, wspominał Pan o tym, że ludzie nie do końca tego oczekiwali, ale obserwujemy dzisiaj, że bawią się znakomicie. Rzeczywiście ten festyn wyróżnia to na mapie całego powiatu spośród pozostałych, że jest on niezwykle oryginalny, prawda? No na pewno, bo przez to, że tu jest właśnie w takim, a nie innym miejscu. No przecież sam miejscowy proboszcz, super oryginalna postać. Tak, gdzieś tu przychodził w stroju mnicha, tam stoi obok. No bardzo fajnie, bardzo to ubarwił. Mnóstwo nauczycieli pracujących tutaj. Starosta, który też się wcielił w rolę starościca tutaj. Ja myślę, że należy to rozbudowywać, kontynuować. Ku chwale i pożytkowi innych. Kolejne wśród wielu atrakcji to strzelanie z łuku. Tu również swoich sił próbowały najmłodsze panie. Wszystko odbywało się oczywiście pod okiem instruktorów, którzy czuwali, aby wszystkie te atrakcje przebiegały bezpiecznie.
Wśród tego, co można było zobaczyć w Żoniu, nie brakowało również kolejnego przedsięwzięcia, a był nim rzut workiem. Worki oczywiście wypełnione były słomą. Na dzisiejszym festynie archeologicznym w Żoniu jest również proboszcz tutejszej parafii. Księże proboszczu, w równie oryginalnym stroju, widzę, że zabawa przednia. Tak jest. No takie zadanie mi wyznaczył pan Wojtek, organizator, ta funkcja to akurat pewnie do mnie pasuje. Jako duszpasterz tej parafii, to również jako taki wędrowny mnich też sprawia to dużą atrakcję dla dzieci przede wszystkim, tych, którzy mnie znają, bo niektórzy nawet nie mogli poznać. Szczerze proszę, znając księdza, wiem, że na pewno do tej roli nie trzeba było księdza długo namawiać. Nie, od razu się zgodziłem, chociaż pan Wojtek najpierw proponował kasztelana żońskiego, ale potem jednak musiało dać to godniejszej osobie, tutaj panu staroście, a mi zaraz zaproponował tą rolę i od razu przyjąłem. W takim razie możemy być spokojni o kolejną edycję tego przedsięwzięcia już w przyszłym roku. Ja w jakiej roli wtedy? W tej samej? No pewnie tak, zobaczymy jakie, czy nie będzie to jeszcze rozbudowane, może bardziej, może będą jeszcze inne odpowiednie role, ale ta rola mi pasuje, wędrownego takiego mnicha. To taki średniowieczny mnich, pasujący właśnie do moich tutaj zajęć w tej parafii. Po prostu od księdza chyba najwięcej cierpliwości wymagają organizatorzy, ponieważ tereny, na których się znajdujemy, no są tuż obok księdza miejsca zamieszkania. Obok miejsca zamieszkania, no i to jest mój teren właściwie. Całe grodzisko znajduje się na terenie kościoła, tutaj parafii żońskiej, własnością jest parafia żońska. No i jak widać i kościółek w pobliżu i plebania, no ale trudno. No, ten jeden raz w roku takiego trochę rozgardiaszu, hałasu wokół plebanii, gdzie każdego dnia jest taki idealny, piękny spokój, też jest dobre i przydaje się czasami. Zajęcia z rysowania również cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, a herby, które powstały i stworzone zostały przez najmłodszych, naprawdę zadziwiały. A my z naszą kamerą odwiedziliśmy jedno ze wspomnianych już najciekawszych stoisk, a mianowicie stoisko zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Margoninie. Jest z nami pan Andrzej, członek Margonińskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. No trudno wyobrazić sobie festyn archeologiczny w Żoniu bez waszej obecności. I widzę, że to ryby z dzisiejszego połowu? Tak, są to ryby złowione w jeziorze żońskim przez rybaków z Margonina. Tu już cały proces oczyszczania tych ryb i co za chwilę? Gdzie? Na to ogień? Będziemy częstować gości rybą złowioną w jeziorze. Przychodzi ich sporo tutaj do pana? To znaczy zupa podejrzewam, że jest jedzona. No, zupy rybką. Już niewiele, mimo że garnek tak duży, to zupy niewiele. Rybką będziemy częstować dopiero. Za nami wspaniała wędzarnia, tam również wspaniałe zapachy i wyjątkowe dzisiaj. Tak, były wędzone węgorze oczywiście i pokazaliśmy jak to węgorze się wędzi i jest ich mało, no ale są. To nic my nie przeszkadzamy, bo jak tak te ryby pójdą jak dzisiejsza zupa, to z pewnością pan tu dzisiaj nie będzie miał chwili odpoczynku. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Z pewnością festyn archeologiczny z okazji Dnia Dziecka organizowany w Żoniu to oryginalna impreza. My organizatorom gratulujemy pomysłu i czekamy na kolejne edycje festynów żońskich. Pikniki integracyjne organizowane w Zbyszewicach to prawdziwa zabawa, która co roku przyciąga do Zbyszewic kilkuset uczestników. To przedsięwzięcie udaje się realizować już od wielu lat dzięki m.in. warsztatom terapii zajęciowej z Chodzieży. Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży oraz firma Komfort z siedzibą w Budzyniu już po raz kolejny zorganizowali wielki piknik integracyjny, oczywiście w Zbyszewicach. Pikniki te już na stałe wpisały się w kalendarz imprez, które odbywają się na terenie powiatu chodzieskiego. Jak podkreślają sami organizatorzy tego przedsięwzięcia, to doskonały sposób na integrację wielu środowisk. Ten cel organizatorom z powodzeniem już od wielu lat udaje się realizować. Dzięki właśnie tej pracy, dzięki tym piknikom, osoby niepełnosprawne z całego powiatu chodzieskiego mogą wspólnie się spotkać. To nie jedyne takie imprezy, które odbywają się w ciągu roku. O innych oczywiście na bieżąco informujemy. A jak bawili się wszyscy podczas kolejnego pikniku w Zbyszewicach, zobaczcie i ocencie Państwo sami. Trudno wyobrazić sobie piknik integracyjny
gminy w Zbyszkiewicach bez obecności chyba najważniejszej osoby, jeżeli chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom przede wszystkim, pani Wandy Ślesińskiej. Pani Wando, pogoda dopisała, zabawa przednia, chyba się wszystko udało, prawda? Myślę, że to jest już taką tradycją tych naszych pikników, bo to już jest 11 piknik integracyjny, że no nie sposób, żeby się nie udało. My się bawimy zawsze no, spontanicznie, wszyscy się cieszą, że są razem. No, także zabawa jest przednia zawsze, jak zwykle. Zawsze muzyk Marek Górzyński, kiedy opowiada o piknikach w Zbyszewicach, mówi, że uwielbia grać dla tych osób, ponieważ zawsze jest co najmniej kilku solistów. Obserwujemy dzisiaj, że jest zupełnie podobnie. To prawda, mamy takich wybitych solistów, zwłaszcza jeden z nich to Łukasz, on uwielbia śpiewać. I towarzyszy panu Markowi od początku do końca i naprawdę chyba do końca nie zejdzie ze sceny. Pani Wando, skąd dzisiaj do Zbyszewic przyjechały dzieci i młodzież? No mamy jak zwykle naszych uczestników warsztatowych, mamy dzieci podopieczne sióstr Serafitek, mamy grupę z Budzynia dzieci, z Ośrodka Aktywności w Chodzieży. No i z Rzadkowa również, jest grupa z warsztatów terapii zajęciowej. To już taka tradycyjna grupa. Dzieciaki, no dzieciaki wszyscy oglądali wcześniej, jeszcze były pokazy ułożenia psów policyjnych, były konkursy z udziałem policji, także każdy dostał jakąś tam nagrodę i każdy jest zadowolony. Atrakcji jak z roku nie brakuje. Pani Wando, w programie było zapisane, że o 18 będzie koniec dzisiejszego spotkania. Ja w to nie wierzę. Do 18 coraz mniej czasu, to się wszyscy bawią. Znakomicie. Jedyny problem, jaki dzisiaj wyjdzie, to chyba o rozwiezienie wszystkich do domu. Nie, mamy przejazd, mamy zapewniony. No trudniej będzie ich pościągać na pewno z tego parkietu i załadować do tych środków lokomocji, ale na pewno uda nam się to zrobić i bezpiecznie dojedziemy do domów. Uwaga, przygotowujemy się, łapiemy się za bioderka. Kto jest lokomotywa? Tu jest lokomotywa, dobra. I jeździmy ładnie pociągiem po całym tym i nakręcamy teraz ten poziom dla telewizji. I już ruszamy. Wspólna taneczna zabawa oraz liczne atrakcje, również te kulinarne, to wszystko, co przewidzieli organizatorzy podczas kolejnego pikniku w Zbyszewicach. Tych atrakcji z roku na rok jest coraz więcej. Spotkania w Zbyszewicach rozwijają się i jak podkreślają sami organizatorzy, z pewnością będą one organizowane przez najbliższe lata. Jest to doskonała forma na spędzenie wolnego czasu, ale jak podkreślają również sami organizatorzy, doskonały sposób na integrację. Najważniejsze, że wszyscy mogą w Zbyszewicach się spotkać. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które w organizację kolejnego pikniku w Zbyszewicach były zaangażowane i zapraszają do współpracy już za 12 miesięcy. Ostatni piknik integracyjny w Zbyszewicach przeszedł wprawdzie do historii, ale co najważniejsze to z pewnością fakt, że jako impreza niezwykle udana. Zarówno pod tym względem kulturalnym i pod względem organizacyjnym, a to już ogromny sukces. Jak podkreślała na sam koniec pikniku w Zbyszewicach pani Wanda Ślesińska, najważniejszy cel tej imprezy to uśmiech na twarzach wszystkich uczestników. Dzień Mamy to wyjątkowe święto. Mimo, że od tego wydarzenia minęło już kilkanaście dni, my z naszą kamerą odwiedziliśmy uczniów szkoły podstawowej w Strzelcach, którzy właśnie z tej okazji dla swoich mam przygotowali wyjątkową uroczystość. Wprawdzie od Dnia Mamy minęło już kilkanaście dni, my chcielibyśmy jednak Państwu przybliżyć jedną z uroczystości, która właśnie odbywała się z okazji tego święta. Wszystko to działo się w szkole podstawowej w Strzelcach. Uczniowie tamtejszej podstawówki przygotowali wyjątkową część artystyczną dla rodziców. Same mamy po półtora godzinnym przedstawieniu podkreślały, że czegoś tak wyjątkowego jeszcze nie widziały. Okazuje się, że najmłodsi potrafią zaskakiwać i często nawet nie ten kwiatek przyniesiony właśnie 26 maja mamą robi takie wrażenie jak część artystyczna. Ogromne brawa również opiekunkom i osobom, które pilnowały, aby to wszystko się udało. Mamy były zachwycone, a sala gimnastyczna szkoły podstawowej w Strzelcach tego dnia wypełniona była do ostatniego miejsca. Naprawdę gratulujemy pomysłu i popieramy takie inicjatywy. Z niecierpliwością czekamy na kolejny dzień mamy. A kto wie, może przy okazji innego święta jeszcze uczniowie szkoły podstawowej w Strzelcach przygotują takie przedsięwzięcie. No wybaczcie, bośmy przecież dziecinni aktorzy. Nie
nasze mamy ugościmy godnie, bo jesteście dla nas najważniejsze w świecie, a jak was kochamy, zaraz się dowiecie. Na stronach kalendarza świątecznych dni jest mało, a szkoda co tu robić, by świąt nie brakowało. Lecz jeden dzień szczególnie swym blaskiem puści, dla jednych to dzień matki, a dla mnie dzień mamusi. Nie umiem mówić głośno, jak kocham i co czuję, więc patrząc mamie w oczy, cichutko pożegnę. Ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Manio, Manio! Kazmi, co tak się dzieje? Co się stało? Manio, daj mi granatę. Świątecznym ubraniu jedno się uchwało. Kazmi, Władek, co wy znowu zaczynacie? To nie ja, to on. Tylko nos jeden. Znowu chcesz wojny? Babciu, dziadku, co tu się dzieje? Słychać was od przystanku PKS-u. Zobacz, Aniu, ten pan baryła jeden podrzucił nam worki ze swoimi świeciami. O których ty workach mówisz? Ano patrzy, tu nas wydawał. Ależ dziadku, to są moje worki. Zostawiłem je tutaj wczoraj wieczorem. A widzisz, Pawlak? Sportowa, zacięta rywalizacja i dobra zabawa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom kolejnego festynu zorganizowanego dla dzieci w szkole podstawowej numer 3. My z naszą kamerą odwiedziliśmy tą placówkę. Z okazji Dnia Dziecka również Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży zorganizowała dla najmłodszych uczniów klas pierwszych festyn pod hasłem Kolorowe zdrowie, zwinne potyczki rodzinne. Nie brakowało oczywiście uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży i ich rodziców. Odbywały się konkurencje sportowe, prezentowany był również sprzęt strażacki. Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek przedsięwzięcie w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży bez obecności Justyny Wiśniewskiej, nauczycielki na co dzień i głównego organizatora takich właśnie festynów. Panie Justyno, po raz kolejny spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Doskonała zabawa, mimo że są to godziny popołudniowe. Tak, dzisiaj organizujemy Dzień Dziecka, mimo to, że to przypada jutro, ale u nas w szkole akurat organizujemy go dzisiaj. Pod patronatem stacji sanitarno-epidemiologicznej organizujemy trzeci już w naszej szkole taki festyn rodzinny pod tytułem Kolorowo, zdrowo, zwinne potyczki rodzinne. Wszystkie klasy pierwsze biorą udział razem z rodzicami, są to konkurencje sportowe, jest to wiele zabawy, jest pokaz motorów, takich tutaj Harley'ów, panowie przyjechali tymi motorami, dzieci mogą sobie zmierzyć ciśnienie, zbadać wzrok, naklejają rodzice tatuaże, malują twarze, oprócz tego był pokaz judo, pokaz psów tropiących i obrońców policyjnych i teraz na sam koniec jeszcze przyjdzie Straż Pożarna, która też zaprezentuje nam troszeczkę swoich umiejętności. Pani Justyno, po Pani zachrypniętym głosie odnosimy wrażenie, że chyba się udało. Myślę, że się udało, mimo to, że nie jestem przeziębiona, ale mam mikrofon, więc sobie radzę. Wspólna, trudna rywalizacja. To wszystko działo się podczas festynu zorganizowanego właśnie w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Wszystkie konkurencje sportowe odbywały się oczywiście w sali gimnastycznej. Co najważniejsze to z pewnością fakt, że nie wynik sportowy i miejsce w klasyfikacji generalnej było tu najważniejsze, a dobra wspólna zabawa i uczczenie pierwszego dnia czerwca. Ten cel organizatorom z pewnością już po raz kolejny zresztą udało się w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży osiągnąć. Gratulujemy gorąco.
Dziś to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w Panoramie Chodzieskiej. Na koniec mam jeszcze jedną informację. Chciałbym gorąco przeprosić wszystkich sportowych kibiców. Z uwagi na fakt, że ostatni tydzień obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych i gospodarczych na terenie powiatu chodzieskiego, dziś kolejnego wydania magazynu Sportowy Tydzień nie będzie. Za tą jednorazową zmianę serdecznie wszystkich przepraszamy. A ja gorąco dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejne wydanie Panoramy Chodzieskiej. Thank you.